Wieś Chojna ma około 1000 mieszkańców, ale może pochwalić się monografią. Małe wioski to nie mają takich no, różnych przypadków, ale taka duża wieś, a Chojne to tak. Przecież różne klęski żywiołowe i to wszystko to jest coś ciekawego. Tak. Takie pożary, nieraz sobie taki pożar to przeczytam sobie jeszcze, przypomnę sobie jak to było właśnie. Dla mnie takim bardzo ważnym elementem tej książki jest to, że jest bardzo dużo wspomnień. W większości są to wspomnienia autentycznych mieszkańców tutaj Chojnego. Nie są to wspomnienia z wieku XIX, ale cały wiek XX, szczególnie okres II wojny światowej, tragiczny, tutaj szczególnie tragiczny, ponieważ był tutaj poligon wojsk niemieckich. Większość mieszkańców Chojnego została wysiedlona. Że są to autentyczne wspomnienia mieszkańców tej miejscowości. Promocja książki Chojne, wieś ziemi sieradzkiej przyciągnęła do szkoły w Chojnem tłumy mieszkańców. Każdy chciał zobaczyć, co o jego wsi i przodkach znalazło się na jej kartach. Irena Wojtysiak żałuje, że publikacja powstała dopiero teraz. Uważa, że jej rodzinna wieś zasługuje na monografię. Mój małżonek przeżył całą wojnę w obozach. Potem po wojnie zaraz, czy przed wojną, no żeby ktoś wcześniej był to wszystko, to by było jeszcze piękniej. A tak no to mamy chociaż to, co dzieciom zostawimy, żeby wspominali to. Chojne zasługuje na taką książkę? Chyba tak. Przeżyli tu dosyć. Tu był poligon. Tu były różne rzeczy się działy. I przed wojną, i po wojnie, i podczas okupacji. Także bardzo dobry pomysł był z tą książką. Młodych mieszkańców Chojnego na prezentacji książki nie brakowało. Cieszą się, że ktoś postanowił opisać dzieje ich rodzinnej wsi. To jest taka historia naszej miejscowości, naszej małej ojczyzny. I dla młodych ludzi wydaje mi się, że szczególnie powinno to być ważne, żeby poznać historię tej miejscowości, w której żyją, mieszkają. No właśnie, dzięki temu możecie być dumni z tego, że jesteście z Chojnego? Tak, oczywiście. Taka, no, wydaje mi się, że to jest oryginalna inicjatywa i oryginalnie napisana książka. Wszystko zaczęło się od przypadku. Ireneusz Wolman postanowił napisać książkę o swojej rodzinnej wsi. Odwiedzał starszych mieszkańców Chojnego, by zebrać ich wspomnienia. Trafił również do pana Franciszka Karkoli. I wtedy zobaczyłem te słynne jego zeszyty zapisane drobnym maczkiem i dostałem takiego olśnienia, aż normalnie się uśmiechnąłem, mówię, to jest coś ciekawego. Więc zaproponowałem mu, że może połączymy te nasze siły, zbierzemy materiały, które ja zebrałem przez tyle lat i on te swoje i spróbujemy coś z tego zrobić. I tym sposobem wyszła ta książka, którą dzisiaj mam zaszczyt właśnie tutaj promować. Pan Franciszek od 60 lat spisywał wspomnienia mieszkańców Chojnego. Zaczął tuż po wojnie jako 18-letni chłopak. W 1945 roku tak, był u nas poligon i ludzie nie mieli takiej pracy. I tak się schodziły te starsze chłopy, tak różne takie rzeczy opowiadały. No, pewne rzeczy mnie zainteresowały w tym czasie. No ale jeszcze tak nie zapisywałem wszystkiego, ale zawsze tak mówię, to wezmę i to wszystko ponotuję. I zacząłem notować, no w tych zeszycikach tak notowałem, no jeszcze zostawiałem miejsce, bo jeszcze w międzyczasie jeszcze jakoś wiadomość dochodziła do tego. Mnie to bardzo zaciekawiło, że on potrafił swoje osobiste przeżycia, w te swoje osobiste przeżycia wkomponować historię wioski, czyli jakieś ważne zdarzenia dla tej miejscowości, wkomponował właśnie w swoje prywatne przeżycia. I to było dla mnie fascynujące. Znalazły się więc wspomnienia powodzi z 1903 roku, wielkich pożarów z 1918 i 1928, w których spłonęła większość zabudowań Chojnego. Są opisy pierwszego roweru i pierwszego samolotu, który przeleciał nad wsią w czasie I wojny światowej. Nie brakuje informacji o powstaniu wsi w XV wieku, budowie kościoła, właścicielach dworu, ludziach zasłużonych dla historii Polski. W książce znalazły się też miejscowe legendy i anegdoty, jak choćby opowieść o śpiącym służącym, czy żartach Wawrzyńca Gotkowicza. Ja jestem dumny, że urodziłem się w Chojnym i pochodzę z Chojnego i marzę, żeby właśnie młodzi mieszkańcy również tak podchodzili. Nawet jak tu się urodzą i wyprowadzą się, pojadą do Anglii, do Irlandii, do Warszawy, do Krakowa, to żeby pamiętali, że urodzili się w takiej wiosce, nie wstydzili się tego.
Wydanie książki Hojne wieś ziemi sieradzkiej wspierali sami mieszkańcy. Część pieniędzy dołożył wójt gminy Sieradz. No tu duże tradycje są tej miejscowości. Mieszkańcy są bardzo zorganizowani, lubią coś robić, są z inicjatywą, dlatego też powstała ta książka. Ja powiem więcej, bardzo dobrze, że taka książka powstała. Tutaj autorzy są bardzo skromni, mówią, że to nie jest monografia. To jest monografia pisana sercem przez ludzi, którzy tutaj się urodzili, tutaj wyrośli i tutaj są ich korzenie. Mieszkańcy Hojnego ze swoich korzeni mogą być dumni. Dzięki książce mogą poznać też historię swoich pradziadków, dziadków i rodziców.